Witajcie, witajcie. No już tak. Mówimy o standardowym życiu, wiecie? I stwierdziliśmy, że ja jeszcze nie chciałbym wieść standardowego życia. Smutnego, nudnego. Nie, ono nie musi być smutne. No proszę cię. No proszę, proszę cię. Ja po prostu chcę przygód, bo 4 dni leżałem w łóżku. To ty najpierw widzisz jakąś tu blisko przygodę i później będziemy rozmawiać o życiu. Później będziemy rozmawiać o życiu. Dobra, dobra. No to okej. Ale wiesz, że to się nagrywa, nie? To musimy to wyłączyć. Witajcie, witajcie. Teraz już po rozmowie małżeńskiej. Standardowo. Witajcie. Witajcie. Dzisiaj antidotum numer 154. Dawno się nie widzieliśmy, od wczoraj, do 2 razy, jak ktoś by tam jeszcze seminarium oglądał. Słuchajcie, co dzisiaj za ten... Piękne słowo. Och, wstaliśmy wcześniej, 6 coś. Och. Trzeba słowo otworzyć. Dzisiaj Filipian, ciąg dalszy. I Sywunia czyta. Bardzo proszę. Bracia, my jesteśmy prawdziwym ludem obrzezanym. My, którzy sprawujemy kult w Duchu Bożym i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a nie pokładamy ufności w ciele. Chociaż ja także i w ciele mogę pokładać ufność. Jeśli ktoś inny mniema, że może ufność złożyć w ciele, to ja tym bardziej, obrzezany 8 dnia z rodu Izraela, z pokolenia Beniamina, Hebrajczyk z Hebrajczyków w stosunku do prawa faryzeusz, co do gorliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości legalnej, stałem się bez zarzutu. Ale to wszystko, co było dla mnie zyskiem ze względu na Chrystusa, uznałem za stratę. I owszem, nawet wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, mojego Pana. Oto słowo Boże. Bogu nie będą dzięki. Paweł, który co do legalności był Żydem, był obrzezany 8 dnia, jak prawo nakazuje. On pokazuje, że w tym fragmencie, że z tej z takiej strony fizycznej on, czy cielesnej, on wszystko spełnił w kwestii przepisów prawa, czyli inaczej jest idealnym Żydem i prześladował nową sektę, jaką jest chrześcijaństwo, czyli w ogóle jest w ogóle super Żydem, turbożyt. No i teraz, znaczy sektę chrześcijańską, w sensie tak rozumieli Żydzi to, nie? Jako coś, jako jakieś sekciarstwo nowe. I teraz ten Paweł pokazuje, że on z strony legalnej wszystko spełnia te przepisy prawa. On jest tym Żydem i on mówi, teraz to, co było moją chlubą, bo chlubą dla Żyda było mieć wszystko według prawa spełnione, to, co było jego chlubą, jest teraz, mówi, ja ze względu na Chrystusa uznaję za stratę, że Chrystus ma dla mnie najwyższą, największą wartość. Zobaczcie, to jest takie słowo na samym początku. My jesteśmy prawdziwym ludem, obrzezanym, my, którzy sprawujemy kult w Duchu Bożym i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, nie pokładamy w ufności w ciele. Czyli mówi, nie chodzi o to, co cielesne w mojej wierze, czyli mówi, nie chodzi o zwyczaje. Bo teraz katolik, no nie byłeś obrzezany, jesteś Polakiem w XXI wieku, nie byłem obrzezany, nie spełniałem żadnej tam formalności legalnej co do wiary, ale co? No mieliśmy chrzest, mieliśmy komunię, mieliśmy bierzmowanie. Samuel przyszedł, bo się chyba też już znudził na dole, chciał w antidotum wystąpić, dawno nie był. I teraz mówi do nas święty Paweł, że my nie pokładamy w tym wszystkim zewnętrznym ufności. Czyli inaczej, dla nas dzisiaj nie pokładam ufności w religijności. Czyli będzie, no nie, zrobiłem to, jestem, przyjąłem taki sakrament, byłem tu, zrobiłem 9 pierwszych piątków, byłem na pierwszej pielgrzymce do Częstochowy. Coś tam jeszcze, coś, co dla katolika byłoby takie ważne. I w ogóle widziałem się z papieżem, nawet przybiłem z nim piątkę, to jeszcze z Janem Pawłem II i jeszcze byłem na jego pogrzebie w Rzymie i coś tam jeszcze. I byłem na grobie ojca Pio i jeszcze. I rozumiesz, tak sobie możesz wyliczać. I byłem na pielgrzymce w Lourdes i nagle będzie sąd ostateczny, pokazujesz to Jezusowi, mówi, no i co z tego? Mówi, to nie jest ważne. To jest fajne, ale to nie jest ważne. Ważne jest, jak żyjesz. I on tu używa tego słowa, my jesteśmy prawdziwie ludem obrzezanym. I tu chodzi o to, o czym mówi Ezechiel w Starym Testamencie, o obrzezaniu serca. Chodzi o obrzezanie serca. Też mówi o tym Jeremiasz. Mówi o tym Izajasz, że my sercem jesteśmy daleko od Boga.
a Bóg chce, byśmy byli blisko, by to była relacja. I to chodzi o obrzezanie Twojego, mojego serca. Czyli inaczej, żeby ta relacja z Bogiem była serce do serca, żeby to była relacja miłości. I żeby tam nie było, że ja formalnie, ale zobacz, ja przecież to zrobiłem. I tak będę odhaczał, to mam. A Bóg nagle pokaże, zobacz, a ten morderca nic z tego, co ty zrobiłeś, nie zrobił, ale dzisiaj zakochał się we mnie, mówi Chrystus, tak? Zakochał się we mnie, całe życie poświęcił mi, od tamtej pory już żył zupełnie inaczej. Widziałem jego nawrócenie, widziałem obrzezanie jego serca. I teraz nam daje podpowiedź, po czym poznamy to obrzezanie serca, daje nam Paweł, którzy sprawujemy kult w Duchu Bożym. I to jest dokładne odniesienie do 4 rozdziału Jana, gdzie w Janie Jezus mówi: prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Bogu w duchu i prawdzie. To jest dokładnie to. W duchu i w prawdzie. Czyli nie w literze prawa będą pokładać to swoje ufność w zbawienie, tylko w Duchu Świętym. W Duchu Świętym, w duchu i w prawdzie. Tam jest dokładnie, Jezus mówi do Samarytanki: Bóg jest duchem. Potrzeba więc, aby prawdziwi czciciele oddawali mu cześć w duchu i prawdzie. Mówię to na audiobooku Wielkołasce w 6 konferencji. Bardzo tam wyczerpująco ten temat jest tam opowiedziany. I teraz zobaczcie, my nie pokładamy ufności w ciele. Nie? My mamy kult w Duchu Boży i chlubimy się w Chrystusie Jezusie i nie pokładamy ufności w ciele. A ten kult w Duchu Bożym to jest kult, no między innymi, możemy tego dzisiaj dotknąć, bo to jest ważny i drażliwy temat. Tak jak mówiliśmy, że ciało komunikuje się z światem zewnętrznym przez dotyk, przez słowo, przez oczy, przez widzenie, tak duch nasz wewnętrzny komunikuje się z Bogiem przez na przykład dar języków. Dlatego jak czytamy w Dziejach Apostolskich, gdy zstępował Duch Święty na pogan, czy na Żydów, czy na jakimkolwiek, tak w ogóle na ludzi zstępował Duch Święty, oni zaczynali mówić językami. I mimo że ciało tego nie rozumiało, umysł tego nie rozumiał, bo to jest niezrozumiałe dla umysłu, teraz człowiek cielesny nie będzie mnie rozumiał, gdy będę mówił językami, ale Bóg mnie będzie rozumiał i ja będę rozumiał Boga. Tak jeden z prostych owoców. Dlatego niektóre ugrupowania chrześcijańskie mówią, że absolutnym dowodem na to, czy jestem w Duchu Świętym ochrzczony, jest to, czy ja mówię językami. No, ja podejrzewam, że u nas dochodzi jeszcze taka rzecz, w Polsce szczególnie, taka bariera kulturowa, że dla nas dar języków był czymś bardzo dalekim i ja mogę mieć jeszcze dużą blokadę przed mówieniem obcymi językami. Ale pamiętam takie zdarzenie, kiedyś w pewnym zakonie w Polsce zaprosiło mnie 9 kapłanów na spotkanie z nimi. Takie prywatne, na poddaszu, nikt o tym nie wiedział, to nie było formalne, nie było tego na Facebooku. Oni prywatnie chcieli się ze mną spotkać. I co jest ważne, po tym spotkaniu, bo tam się pytałem, o co oni chcieli, to owijali w bawełnę, ale finalnie wyszło, że oni chcieliby coś o tych darach duchowych. I między innymi, po moim wyjściu, byłem tam z nimi 3 albo 4 godziny na tym poddaszu, rozmawialiśmy, czytaliśmy Biblię i modliliśmy się, wszyscy z nich mówili językami. Wcześniej z tych 9 tylko jeden mówił językami. Po wyjściu, po 4 godzinach, wszyscy ci kapłani, no umówmy się, wiedzę jakąś biblijną mieli, jakąś wiedzę o Kościele mieli, historię Kościoła musieli znać, bo nie da się być księdzem, nie zaliczając historii Kościoła, więc wiedzieli, że ten taki dar języków pojawiał się w pierwszym wieku i nie tylko. I finalnie po tym moim wyjściu, po 4 godzinach, wszyscy mówili językami. I pomijam inne charyzmaty, bo dzisiaj konkretnie tylko o tym wspomnę, tak? Też się inne pojawiły, jak i prorokowanie i dar poznania. Słuchajcie, i teraz to, co nam dzisiaj przeszkadza w tym chodzeniu w duchu, to jest na przykład blokada na dar języków, bo to jest taki najmniejszy z darów, a że bardzo potrzebny, bo jak się ze światem komunikuję ustami, tak z Bogiem mogę się komunikować właśnie darem języków i by się bardzo ten dar po prostu przydał. On ułatwia, on przyspiesza, nie wiem, to ja bym powiedział, to jest taka winda po prostu do relacji z Panem Bogiem. Tak możesz po schodach wchodzić i się męczyć. Załóżmy, że masz wejść na 30 piętro, nie? Wejdziesz.
A tak możesz windą wjechać na 30 piętro. I ten dar języków właśnie bardzo w tym pomaga. Więc on teraz nam mówi, że to obrzezanie serca widać po tym, że po nas, którzy sprawujemy kult w Duchu Bożym, komunikujemy się też z Bogiem i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a nie pokładamy ufności w ciele. Czyli to, co cielesne, jest no zdecydowanie mniej ważne. I to nie, że on przekreśla ciało, tylko mówi, ciało ma być poddane duchowi. No i o tym wszystkim, o tym nam mówi. I teraz mówi, to wszystko, co było dla mnie zyskiem kiedyś w starym życiu, to, co, z czego się chlubiłem, te przepisy prawa, ze względu na Chrystusa uznałem za stratę. I owszem, nawet wszystko uznaję za stratę, ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, mojego Pana. A jak Go mogę poznać? Ano przez Ducha Świętego, który będzie mi objawiał i przez Słowo Boże, które opisuje naszego Pana Jezusa Chrystusa i jest nawet samym Nim. Dobrze. Tyle chciałem. Mhm. Psalm 105. Psalm 105. Niech się weselą szukający Pana. Śpiewajcie i grajcie Mu psalmy. Rozgłaszajcie wszystkie Jego cuda. Szczyćcie się Jego świętym imieniem. Niech się weseli serce szukających Pana. Rozmyślajcie o Panu i Jego potędze. Zawsze szukajcie Jego oblicza. Pamiętajcie o cudach, które On uczynił, o Jego znakach, o wyrokach ust Jego. Potomkowie Abrahama, słudzy Jego, synowie Jakuba, Jego wybrańcy. On, Pan, jest naszym Bogiem. Jego wyroki obejmują cały świat. No i tutaj w tym psalmie, w ostatniej zwrotce, piękne to jest stwierdzenie, że i synowie Jakuba, i słudzy Jego, i potomkowie Abrahama to Jego wybrańcy. I On jest naszym Bogiem i Jego wyroki obejmują świat cały. Że Bóg sobie wybiera każdego z nas i teraz, będąc już w Nowym Testamencie, my jesteśmy potomkami, w ogóle jesteśmy potomkami Abrahama i przez krew Jezusa też jesteśmy Jego wybrańcami. I to jest niesamowite, że właśnie Jezus, umierając za każdego z nas, wybiera sobie każdego z nas jako tego, którego umiłował do końca. Tego, który umiłował do końca. I to wszystko, co w Nim jest, co jest w Jego śmierci, w Jego zmartwychwstaniu dla każdego z nas, jest takie dostępne i jest właśnie pełne mocy, pełne sprawiedliwości, pełne miłości, takiej ogromnej, wielkiej miłości. I idąc do pierwszej zwrotki, śpiewajcie, grajcie Mu psalmy, rozgłaszajcie wszystkie Jego cuda, szczyćcie się Jego świętym imieniem, nie? Szczyćmy się świętym imieniem Jezus, szczyćmy się świętym imieniem Boga, Boga Jahwe, imieniem Jestem, który jestem, imieniem Pan, Mesjasz, Zbawiciel. To jest właśnie niesamowite, że ja dzisiaj mogę się szczycić tym, że Jego świętym imieniem. Szczycić się Jego świętym imieniem i to imię dodaje mi takiej mocy, ale też i takiego nowego patrzenia na wiele sytuacji. Bo patrząc też na Pawła, który jakby zrezygnował z ciała, a wszedł w to życie takie duchowe, a też czytając teraz Samuela, tak mi się to, Księgę Samuela pierwszą, i tam jest historia Dawida i Saula. Dawid, który już został namaszczony na króla, ale Saul jeszcze żyje. Dawid nie jest królem i ciągle musi przed nim uciekać. Ciągle musi przed nim uciekać, ale Bóg sprawia takie sytuacje, gdzie jest bardzo blisko Saula i mógłby go zabić. Ale jednak widzi, że to nie jest Boże myślenie, że to nie jest tak, że on nie podniesie ręki na pomazańca tego, który też był namaszczony przez Boga na króla, nie podniesie na niego ręki. I to mnie tak bardzo dzisiaj dotknęło, że znowu Dawid miał okazję zabić Saula i tego nie zrobił, ze względu na Boże rozwiązanie, na to, że on wybrał Boże rozwiązanie i właśnie ze względu na Boga, ze względu też na Jego imię tego nie dokonał. I może jak są trudne sytuacje, znaczy nie może, czy są, bo one są w naszym życiu, to bardzo często nie widzimy ich końca, tylko kiedy w nich trwamy. Kiedy trwamy w tych sytuacjach, nie widzimy ich końca, ich rozwiązania.
I ja sama po sobie też widzę, że szukam bardzo różnych rozwiązań. Czasem dzięki pomocy w zasadzie Duchowi Świętemu, dlatego tak bardzo ważna jest modlitwa językami, bo też moim doświadczeniem jest to, że dzięki tej modlitwie i temu połączeniu się z Bogiem przez tę modlitwę szybciej do mnie docierają Boże rozwiązania na daną sytuację. I kiedy ona się kończy, widzę już finał, to widzę ten finał Bożego działania w tej sytuacji i na jej końcu. Ale też mam takie doświadczenia, kiedy nie idę jakby za ciałem, nie idę za duchem, idę za ciałem. Wchodzę w te rozwiązania ze względu na ciało i to nie przynosi mi dobrych owoców. Nie przynosi mi dobrych owoców. Czasem jeszcze bardziej się zapętla ta sytuacja. Mogłaby być już dawno rozwiązana i całkiem prosta, a przez moje takie, przez moją pychę pewnie, czy to nie rozpoznanie głosu Bożego w tej sytuacji, nie znajduje całkiem złe rozwiązania dla niej. I tutaj dla mnie kluczowa w tym psalmie jest druga zwrotka. Rozmyślajcie o Panu i Jego potędze. Zawsze szukajcie Jego oblicza. Pamiętajcie o cudach, które On uczynił, o Jego znakach, o wyrokach ust Jego. Czyli cały czas niech Wasze myśli będą zanurzone w tym rozmyślaniu o Bogu, o Jego potędze, o Jego rozwiązaniach, o Jego prowadzeniu, o Jego drodze, o Jego sposobie myślenia, o Jego sposobie patrzenia, o wielkich cudach, które On uczynił i które możemy odczytywać na kartach Biblii. O wszystkich znakach, których dokonał, o wyrokach, o tym, czyli co Bóg powiedział w różnych sprawach do człowieka. I Bóg to mówi, tak? Bóg to mówi w Słowie Bożym o sprawach bliskich człowiekowi i jak je rozwiązywać. Ale cały dzień ja widzę po sobie, że ja cały dzień muszę być po prostu zanurzona w tym rozmyślaniu o Bogu. I widzę, że to się dzieje, że czy idę do sklepu, czy gotuję, czy coś piszę, czy coś robię, czy z Samuelem mamy szkołę, czy jestem na zakupach, to moje myśli ciągle biegną do Boga, do tej obecności, bo chcę, żeby właśnie Bóg był zawsze obecny w moim życiu, cały dzień i całą noc. Amen. Amen. Słuchajcie, aklamacja znowu sprzed wczoraj, dokładnie ta sama, Mateusz 11:28. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni, obciążeni jesteście, ja was pokrzepię. No i amen. Więc po to przychodzimy. No i co nam dzisiaj daje w Ewangelii Jezus? Łukasz 15:1-10. To jest ta przypowieść o zagubionej owcy i zagubionej drachmie. W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby go słuchać. Amen. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie, mówiąc: ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: któż z was, gdy ma 100 owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia 99 na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie. A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu, zaprasza przyjaciół, sąsiadów i mówi: cieszcie się ze mną, bo znalazłem tę owcę, która zginęła. Powiadam wam, tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Albo jeśli jakaś kobieta, mając 10 drachm, zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala światła, nie wymiata domu, nie szuka starannie, aż ją znajdzie. A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki, sąsiadki i mówi: cieszcie się ze mną, bo znalazłem drachmę, którą zgubiłem. Tak samo, powiadam wam, radość nastaje wśród aniołów Bożych z powodu jednego grzesznika, który się nawraca. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Amen. Amen. Bracia i siostry, dwie rzeczy w sumie. Bo pierwsza rzecz to jest tutaj na początku, to mi się bardzo podoba. W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby go słuchać. Jeśli dzisiaj Ty masz wokół siebie niewierzących ludzi, to tak żyj, żeby oni chcieli Cię słuchać. Tak mów, żeby oni chcieli Cię słuchać. A jak tak, kiedy tak się może stać, jeżeli tą mądrość Bożą przejmiesz, jeżeli pozwolisz właśnie Duchowi się prowadzić i ci ludzie będą zachwyceni tym co będą od Ciebie słyszeli, oni będą chcieli z Tobą przebywać, oni będą chcieli Ciebie słuchać, naprawdę. I tu nie chodzi, żeby ich pouczać, Ty robisz źle, o Ty grzeszniku jeden, tylko tak go zachwycić dobrem, żeby on chciał to zło dla tego dobra rzucić, czyli tym Chrystusem.
tym, tą miłością, którą Bóg nam daje. To taka pierwsza rzecz. Jezus tak dokładnie robił. I o nich nie chodził, ty zły człowieku. Tylko oni sami z przebywania z Chrystusem, z słuchania Chrystusa, chcieli zarzucić swoje złe życie. Oczywiście faryzeusze szukali, jakby go tam jakoś tam znowu na czymś porwać. Nie? Szemrali, ten przyjmuje grzeszników, jada z nimi. No tak będzie. Ja pamiętam, jak też gdzieś jeździłem i prostytutki zastawałem, zatrzymywałem się, żeby im też ogłosić Ewangelię, powiedział, że Bóg je kocha. To też dla kogoś to było gorszące, jak on może z nimi rozmawiać. No tak, to może rozmawiać. I teraz Jezus podaje tak dwie piękne przypowieści o tej owcy zgubionej i o tej drachmie. Drachma, nie wiem, czy wiecie, no to jest taki grosz po naszemu. Ta drachma, to bo pamiętacie, ta biedna pani, taka ta uboga, co wrzuciła najwięcej, to ona wrzuciła dwie drachmy, nie? A dwie drachmy to jest prawie nic, to jest bardzo mały podatek. Nie? Znaczy bardzo mało pieniędzy, to jest, nie wiem, no dla nas porównywalnie byłoby chyba 20 groszy, nie? Więc ona zgubiła gdzieś 10 groszy. No przecież Jezus sobie jaja robi, no jak można, bo zgubisz 10 groszy, będziesz po prostu wymiatał cały dom, a w ogóle potem sprosisz przyjaciół i zrobisz ucztę. By się będziesz cieszył, że znalazłeś 10 groszy. No to na tą ucztę wydasz 100-150 zł przynajmniej, żeby cokolwiek tym ludziom podać, nie? Wszystkim, którzy przyjdą. Można wodę. Można wodę, Sudar, tak. Można wodę podać. Jeśli masz z kranu, tak. Chodzi o spotkanie. To jest. A drugi przykład z tą owcą. No ma 100 owiec, jedna mu się zgubiła. No by zobacz, na logikę. Jak on teraz pójdzie szukać tej jednej, to kto będzie pilnował tych 99? On się nie może ruszyć. No trudno, stracił jedną. I nawet mówią pasterze, bo to ja tego nie znam, bo nie jestem pasterzem, ale pasterze mówią, że nawet taka owca się potem kiedyś znajdzie, to trzeba ją zabić, żeby inne nie szły w jej ślady, że można się od stada oddalać. Nie? Czyli Jezus ich językiem powiedział dwie absurdalne rzeczy. Po co? Po to, żeby im pokazać, jak w cudzysłowie oczywiście absurdalne jest Królestwo Boga. Że dla Boga to nie jest ważne. Ten Bóg tak cię kocha, że choćbyś był jeden grosz warty, to dla Niego jesteś najważniejszy. I jest wielka radość w niebie z Twojego nawrócenia. I dla Boga jest wielka radość, gdy się jedna owca, i on jest w stanie zostawić 99 tych tłustych, szczęśliwych, dobrze żyjących i dających dobrą wełnę dla szukania tej jednej. On chce pokazać, że tak ważny jesteś dla Boga. Znaczy tak ważny, najważniejszy. Że on wszystko zostawił, by szukać ciebie. Taki jest Bóg. Tak kocha Bóg. My tak kochać nie umiemy. Ale tak kocha Bóg. I to jest o tym opowieść. Więc przyjdź do Niego, jak ci aklamacja, przyjdziemy wszyscy, którzy utrudzeni, obciążeni jesteście, czy grzechem, czy chorobą, czy trudem, czy nierozwiązywalną sytuacją, czy chorym związkiem, czy czymś jeszcze. Przyjdź do Chrystusa, a On chce się pochylić nad twoją biedą, nad twoim trudem. On chce. On chce cię wziąć na ręce, chce cię wziąć na ręce i przytulić. Amen. Amen. To pomodlimy się. Mhm. Ojcze, znasz wszystkie sprawy, z którymi przychodzimy. Wiesz, gdzie jesteśmy dzisiaj utrudzeni, gdzie jesteśmy obciążeni. Ja Ci te wszystkie sytuacje oddaję. O tak, Panie. I przyjdź teraz do Twoich dzieci. Do Twoich dzieci, które dzisiaj potrzebują Twojej miłości, Twojego pocieszenia, Twojego przytulenia, Panie. Twojej ingerencji w ich życie. O tak. Przyjdź dzisiaj i odnajdź te pojedyncze owieczki, które się gdzieś zagubiły. Przyjdź i może odnieść te pojedyncze drachmy w nas samych, które gdzieś są pogubione, pogrążone w czymś złym, czy może umierające, i przyjdź z Twoim życiem, przyjdź z Twoją miłością, przyjdź z Twoim pokojem. O tak, Panie, wielbię Cię, Jezu, i błogosławię, oddaję Tobie wszelką chwałę i cześć, i bądź, Panie, błogosławiony w tym teraz czasie, w tym dzisiejszym antidotum, w tej modlitwie, w moim małżeństwie, naszej rodzinie, tych wszystkich wspaniałych ludziach, którzy nas słuchają, Panie. I wierzę, że też uczą się postępować za Twoim słowem, Panie. O tak. Niech imię Twoje będzie uwielbione, Panie. Bądź uwielbiony, Panie, Zbawicielu. Panie, uwielbiam Cię w tym, że to Twoje myślenie przekracza zawsze moje myślenie. I to jest takie właśnie niesamowite, że Ty też, Panie, w tym czasie, który teraz jest, który przeżywamy, te obostrzenia znowu mają się zmieniać i zmienia się cała sytuacja społeczna, ale ja chcę, Panie, w tym wszystkim szukać Twoich rozwiązań, Twoich postanowień, Twoich właśnie znaków, Twoich cudów, których Ty będziesz dokonywał
też na podstawie tego, że już tyle dokonałeś, Panie. I to się nie kończy, bo Ty każdego dnia i w każdym czasie, Panie, działasz cuda i dajesz nam swoje znaki, byśmy nie byli właśnie, Panie, zagubieni, ale byśmy cały czas przebywali w Twojej obecności. I też dziękuję Ci, Panie, za to, że Tobie zależy na każdym z nas. I dziękuję Ci, Panie, też na to, że moje oczy mogą to widzieć, jak Tobie zależy na drugim człowieku, jak Ty się starasz, jak wysyłasz swoich aniołów, ludzi, sytuacje, jak Ty aranżujesz wiele sytuacji, w których ratujesz człowieka, wyciągasz rękę po to, by ten człowiek mógł żyć, Panie, w Twojej obecności, wielbić Ciebie, by mógł żyć w błogosławieństwie i radości i w Twojej mądrości, w mocy Twojego Ducha, w obecności Twojego Ducha każdego dnia. Dziękuję Ci, Panie, uwielbiam Cię, Panie, w tym, co Ty robisz i jak to robisz. Chwała Tobie. Chwała Tobie. O tak. I też Bóg pokazuje mi, że przychodzi właśnie do nadciśnienia. Ktoś, kto ma problemy z nadciśnieniem. I Bóg też przychodzi do osoby z chorobą wieńcową. Bóg przychodzi z uzdrowieniem. I też Pan Bóg przychodzi, uzdrawia hemoroidy w czyimś ciele. I też ktoś ma niedosłuch prawego ucha. I też Bóg przychodzi do Twojego prawego ucha. Chwała Ci, Panie. Pan Bóg też przychodzi do osoby, która ma problem z prawym kolanem. Bóg uzdrawia to kolano. I też Pan przychodzi dzisiaj z rozwiązaniem. Pracujesz w biurze i jest tam taki kłopot z Twoją kierowniczką i Bóg przychodzi dzisiaj do Twojego serca z rozwiązaniem tego problemu dla Ciebie, ale finalnie też i dla niej, ponieważ Bóg przez Ciebie zadziała w jej życiu. Chwała Ci, Panie. Amen. Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Pa, pa. Wielbię Cię, wspaniałego Boga. Widząc Twoją twarz, napełniam się Twoim blaskiem. Stojąc przed Twoim tronem,